akcji miał pan okazję, akcji czwartej kwarty miał pan okazję rzucać w ostatniej sekundzie na zwycięstwo. Czy tak było zaplanowane? Tak, tak. Miało być tak, że gram na w ostatniej akcji, akcji pick and roll z Łukaszem. Myśleliśmy, że będą zmieniać krycie, natomiast no, nie zmienili. Zagrać nie udało się, ale bardzo, że wygraliśmy. To jest najważniejsze. Wasze zwycięstwo, czy jesteście już pewni? Top 6? Nie. Jeszcze jest sporo grać. Teraz mamy mecz pucharowy, a potem bardzo ważne spotkanie z Asseco u siebie i myślę, że wtedy jakbyśmy to spotkanie wygrali, to wtedy możemy realnie myśleć o tej topowej szóstce, ale na razie spokojnie głowy w dół i zajęli się pracą. A co było kluczem? Czy to pech, czy rzuty osobiste? To znaczy tak, no obie strony budowały rzuty osobiste. W zeszłej kolejce graliśmy z tym metem i Łukasz Koszarek nie pomylił się ani razu, podajże tylko Christian Neyinga raz spudłował na 14 rzutów i stąd nie udało nam się dogonić mistrza Polski. Natomiast teraz, nerwy, jeszcze raz nerwy i cieszę się, że to my wyszliśmy zwycięsko z tej rywalizacji, pomimo tego, że no w końcówce nie trafiliśmy kilku otwartych rzutów i za trzy, i za dwa, natomiast Śląsku było bardzo dużo z linii i dzięki temu wygraliśmy. No czego zabrakło? Możemy tu mówić o pechu, czy te wolne 21 trafionych na 33? Zabrakło szczęścia. Zabrakło szczęścia pod koniec akurat. Już ich mieliśmy na tacy i nie udało się. No tak, no wolne, wiadomo, trzeba trafiać. Mieliśmy straszną skuteczność, jak widzę. Przegrywaliście już 10 punktami. No właśnie ich doszliśmy. Właśnie wtedy ich mieliśmy i już myśleliśmy wszyscy, że także wygramy. No niestety stało się tak, jak stało się. Akurat wtedy się uruchomił ten Majewski. Trafił te trójki. No wolne, bo zbiórkę wygraliśmy. A czy grał pan kiedyś w takim meczu z dwoma dogrywkami? Nie, pierwszy mecz, ale no, szkoda tego.